Zadbaj o stawy, kości, mięśnie, cerę z dystrybutorem pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Pastylki Collagen Cito dostępne w aptekach i zielarniach. W Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej rozpoczął się proces apelacyjny w sprawie wysadzenia w 2018 roku w powietrze budowanego na Sarnim Stoku bloku mieszkalnego. Na ławie oskarżonych pojawił się dzisiaj skazany już nieprawomocnie na 6,5 roku więzienia Mateusz H. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Wyższej kary dla Mateusza H. domaga się prokuratura. Chce kary 10 lat pozbawienia wolności. Głównym zarzutem, który jest sformułowany w apelacji, to zarzut nienależytej oceny zachowania oskarżonego w kontekście głównego przestępstwa, o którym mówimy, czyli spowodowania katastrofy budowlanej. I w tym znaczeniu uważamy, że sąd pierwszej instancji, chociaż dobrze ocenił stan faktyczny, to jednak niewłaściwie ocenił społeczną szkodliwość tego czynu, postawę sprawcy, jego osobowość, jego zachowanie. Dzisiaj sąd wyłączył jawność rozprawy. Kolejna odbędzie się 10 listopada. Do zdarzenia doszło w lipcu 2018 roku. Wtedy Mateusz H. miał wysadzić budowany przez dewelopera blok oraz próbować wysadzić dwa kolejne.